Witam serdecznie na kanale Alfa Retro Mega. Ja jestem Piotrek i dziś kontynuujemy granie w Wipeout Omega Collection. Z tego co pamiętam, tak, to byliśmy przy HD. Mamy załatwione zawody Uplift, teraz Warped jest w trakcie. Zostały jeszcze dwa wyścigi, no to zacznijmy od próby czasowej, bo to akurat się napatoczyło. Pfizer i lecim. No szybciej, szybciej ładowanie. I można lecieć. 2, 1. Dobra, trzeba teraz jak zwykle dać z siebie wszystko. W tym karkołomnym wyścigu odrzutowym pojazdem. Może ponarzekam sobie jeszcze trochę, że nie mam joysticka do PS4, chociaż przypuszczam, że niewiele byłoby gier, w które mógłbym na takim joysticku zagrać. Właściwie to chętnie bardzo zagrałbym w to. I na tym koniec. W sumie joysticki głównie chyba służą do tego jednak, żeby grać w jakieś symulatory lotu. A w takich grach niekoniecznie gustuję, chociaż może jeszcze o sobie tego po prostu nie wiem. Może po prostu tego sobie jeszcze nie wiem. Może tak naprawdę mógłbym zostać fanem dogfightów. Chociaż były gry w mojej historii, w które lubiłem sobie popykać, a miały jakieś latanie. Na przykład była kiedyś taka gierka wyścigowa, nazywała się Plane Crazy. Pamiętam, że świetnie się bawiłem przy tej grze. Był to, można powiedzieć, taki jak gdyby kart racer, tylko że samolotami. Chociaż może to złe określenie, bo raczej nie było tam postaci, które są jakieś tam słodziakowe i znane z innych jakichś tam popularnych gier. No były po prostu samoloty, ale jak gdyby ta... O, złoto. Jak gdyby ta część gry, która odpowiadałaby za to, że jest to kart racer, to by po prostu do pałki. Bo mieliśmy tam turbo i jeszcze jakieś tam rakiety i tym podobne sprawy. No właśnie, teraz tak, wracając do tematu, co tu mamy? Próba czasowa. Aha, dobra, czyli jeszcze jeden na szybkość. No i gra była o tyle przyjemna właśnie, że kiedy lataliśmy, to na trasie zawsze były jakieś przeszkody, latało się przez wąwóz na przykład, gdzie były jakieś takie wąskie przesmyki, które można było między innymi na pionowo jakoś sobie przefrunąć. Bardzo fajna gra, na pewno jeszcze kiedyś zrobię z niej gameplaya, bo gdzieś mam płytkę z tą grą. No ale to wiadomo, kiedy będę akurat w domu, bo w domu po prostu mam do tego dostęp. Tutaj niestety na zarobkowym wygnaniu zagranicznym nie mogę mieć ze sobą całej kolekcji, a szkoda, bo korci, żeby pograć w niektóre gry, porobić z nich materiał. No cóż, jak na razie połowimy Wipeouta. Kolorki jak zwykle zachwycają. Ten efekt tej siły magnetycznej, która trzyma ten statek, już jest niezły. Zastanawia mnie w ogóle, bo jak gdyby to całe wydanie, czyli Omega Collection, to jest właściwie no, jakaś tam kolekcja tych Wipeoutów. I o ile w
HD i Fury, no grałem już to na PS3, no i to już w tej chwili w sumie była kompilacja, bo były to dwie części. Tak zastanawiam się, kiedy i gdzie one wyszły, czy były może tylko i wyłącznie w dystrybucji cyfrowej. Natomiast ta trzecia pozostała część, oprócz HD oraz Fury, czyli ten 2048, to nawet nie mam pojęcia, kiedy i na co wyszło. Może to była jakaś, nie wiem, część na Vita albo... Nie mam pojęcia. Zresztą wiadomo, niestety te Wipeouty nowsze już nie mają aż tyle charakteru, co te starsze części na PS1 czy PS2. Ale będzie trzeba kiedyś je również przerobić. Wrócimy. Byłem dosyć zaskoczony mocno. Znowu złoto. Przy tym byłem zaskoczony dosyć mocno tym, że pojawiło mi się roszczenie o prawa autorskie przy jednym z poprzednich filmów z Wipeouta. Wygląda na to, że po prostu soundtrack do tej gry nie jest jakoś tak do końca wolny od tantiemów. Ale to nic. Dobrze, czyli tak, Warped mamy już zrobione całe na złoto. Sprawdźmy, jakie są następne zawody. Frenzy. No. Tak, bardzo ładne logotypy tutaj są. Ogólnie graficznie po prostu wygląda to fajnie. Ciekawie. To co, lecimy. Dwa wyścigi na początek, zwykły wyścig i próba czasowa. Dobra, próba czasowa już była dwa razy, no to czas teraz na pojedynczy wyścig. Pfizer, oczywiście. Będziemy śmigać. Na szczęście te loadingi jeszcze nie są takie mordercze jak w niektórych grach na tej konsoli. Nawet nie usłyszałem, jak nazywa się ta trasa, no ale cóż, jak witają, to lecimy. Strzeżcie się, moi rywale. Zły początek, ale jestem ósmy. Niedobrze. Spadać mi z drogi. Zawali drogi. Już mam tylko 40 punktów energii. O. Dobra. No niech cię szlak. Dobra, łykam to. Łykam znowu. Nie poniszczyli. A niech was szlak. Kultaje. Łykamy wszystkie dopałki. Trzeba uzupełniać energię. Przynajmniej już teraz jestem czwarty, no ale okrążenia tylko trzy. Nie ma na co czekać. Trzeba lecieć. Dobra, leci. Ciach, pięknie, rakietka trafiona. I jeszcze raz masz. Missile. Dobra, łykamy to. I śmigamy. Ten pierwszy. No dobrze, teraz trzeba postarać się o to, żeby utrzymać pozycję. Missile, dobra, łykamy. Shield może się przydać. No jakiś hunswot za mną może być i mieć jakąś broń. Łykamy. Bom. A dobra, znowu łuk miałem zostawić. A no pewnie. Miny zostawimy, no i lecimy dalej. Wypuszczone. No i jest, oczywiście. Złoto, wiadomo. Wiadomo, że jest złoto. No i dobra. To jeden z tych pierwszych wyścigów w tych zawodach i lecimy. No właśnie, tutaj mówią o tym, że można łykać wszystkie dopałki, żeby absorbować zebrane uzbrojenie lub
Energia. Prędkość. Lecimy. Ciekawa trasa. Dosyć ostre zakręty, wreszcie jest jak gdyby troszeczkę więcej sensu korzystania z airbreaków. Jest impreza, kurczę, mogę tutaj zrobić beczkę. Dobra, jest. Nieźle. Nawet nie ma co gadać, no nie, w sumie nie. Skończyło się, trochę za bardzo się wyluzowałem. I zacząłem się obijać o ściany. O! No niestety ominąłem ten boost. Dobra muza. Naprawdę świetna. Znowu będzie roszczenie o prawa autorskie, ale to nic. No i złoto. Może dlatego, że ustawiłem za niski poziom trudności. Ale cóż, powinien rosnąć tak czy siak wraz z awansowaniem na kolejne zawody. No dobra, następny jaki będzie wyścig? Co my tutaj mamy? Strefa, dobra, tak jest. Audiowizualny trip. Zobaczymy, co tym razem będzie i jak szybko uda nam się frunąć. Swoją drogą ciekawe właśnie, jak twórcy gry wyjaśniliby tutaj zachodzące zjawisko lewitacji, czy byłaby to lewitacja magnetyczna, bo w sumie nie wiem, jakakolwiek inna. No, ale mimo wszystko to gra science fiction, więc wiadomo, mogą tu być różne pomysły. Co tam, zaczynamy. Wyścig. Pierwsza dopałka. No dobra, już wiem, która to trasa. Mamy tę ścianę. Trasę pionową właściwie, gdzie przyklejamy się magnetycznie. Mam raz. Pierwsza strefa przejechana. Subflash. Ale już zapiernicza. A może po prostu ten statek nie jest aż tak bardzo sterowny. Nie wiem, o co chodzi. Trzeba skupić się na precyzji operowania analogiem. Obijam się normalnie. Za bardzo się obijam. Powiedziałbym coś bardziej błyskotliwego, ale nie mogę, bo nie jestem błyskotliwy, przykro mi. Powoli zacznie się zabawa. Jesteśmy już na poziomie 12 strefy Rapier. Ale buja. Dobra.
wciąż jeszcze da się jakoś w miarę sterować, ale przy jakiejś 20 strefie już będzie ciężko. Sub Phantom. Tłuc po tych bandach, lecę po bandzie. O! Słabo. Masakra. A nie jest dobrze. Ciekaw jestem, ile muszę w ogóle ogarnąć, żeby mieć złoto, ale już próbuję. O nie. 20% energii już utracone. No nie mogę trafić w te boosty. Brąz. Słabo jak na razie. Już kolejne kilka procent straciłem. Dobra, srebro. Się rozhuśtałem. Dobra, jest złoto. To teraz już tylko lecimy na rekord. Uuu. 25% energii utracone. O, ja cię teraz 5 na raz i 3. Słabo. Zaczynam się czuć, jakbym siedział na szpilce albo na po prostu samej krawędzi siedzenia. Wow, wow, wow. A! Super Phantom. Brzmi dobrze. Co ciekawe, za 8 poziomów, za 8 stref właściwie pojawia się strefa, która nazywa się Zen. Ja jestem ciekaw, jak można tam osiągnąć jakikolwiek poziom Zen przy takim tłuczeniu o ściany i przy takiej prędkości. Jasny gwint już prawie po mnie. 1% pozostał. I myk, dezintegracja. No cóż, niestety. I tak nie było aż tak źle. Czy mam tu jakąś liczbę okrążeń? 10. A wydawałoby się, że było ich co najmniej z 50. Czas zwalnia. Cóż. No dobrze. To co to jeszcze sobie zrobimy? Który tutaj wyścig? Typ zawodów turniej. Turniej. Turniej, turniej. No dobra. A to całe 4 trasy. To może. Może później. To zróbmy sobie szybkie okrążenie. Pfizer. Bierzemy Pfizer. I lecimy. Przypuszczam, że to okrążenie i tak nie będzie takie szybkie jak przed chwilą przy strefie. To lecimy. 2, 1, ignition, blast off. Tak już troszeczkę jednak wjeżdżam w ściany. No nie, jestem zaskoczony, nie spodziewałem się, jednak jedzie się dosyć szybko tutaj. No i jest złotko. W
fajnie jest mówić sobie, że jest się kozakiem, grając ciągle na najniższym poziomie trudności. A może to nie jest najniższy, nie wiem. Dobra. Turniej, nie? Próba czasowa, pojedynczy wyścig. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno szybkie okrążenie. Boczny ślizg jest idealny do wykonania manewru w ostatniej chwili. No tak, boczny ślizg, kiedy można sobie dwa razy wcisnąć airbrake i dzięki temu przesunąć się w lewo i w prawo. Świetnie to jest pomyślane, naprawdę. Gra jest genialna w swojej prostocie, w pewnym sensie. O, mordę jeżę. Dobra, leci. Oooo! Było karygodne. Co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawła? Masakra, no nie! Co, 7 okrążeń? Aha. Aha, srebro, no to słabo, ja myślałem, że tu wyjdę z tego obronną ręką, jak przed chwilą. No to proszę, koniec, skończyło się rumakowanie. Dobra, może tym razem zostanę mistrzem, jak, nie wiem, mistrzem Pokémon na przykład. Och, słabo. Dobra. Za drugim okrążeniem. Może być. Całkiem nieźle. No to jeszcze pojedynczy wyścig. Ciach. Moa Therma. Brzmi tak troszeczkę po hawajsku. Ciekaw jestem, czy już to mówiłem. To pewnie ta plansza, gdzie są te jakieś takie skały i tym podobne. Czy nie? Dobra. Pilnujemy się. I lecimy. No właśnie, to jest ta plansza. Cały czas to sama muszę. Aha, no tak, mam już jakiś dopałek. Mogę to strzelać. Mości. Rockets, dobra. Spoko. To bym nie trafił jeszcze. Dobra, w coś trafiłem. Bo też. Dobra, łykamy to. Trzeba zabsorbować trochę energii. Autopilot. Może być. Nie przeszkadza mi to, jak chwilę za mnie posterują. Przynajmniej fuck-upów za wiele się nie robi, jak się ma autopilota. Gdy strzela się rakietę bez celu, to leci sobie sama, odbija się. Ciekawe, czy można się samemu nią zastrzelić, skoro się tak odbija. O, autopilot, bardzo chętnie. Dobra. Lecimy dalej. Sami. Dobra, zaabsorbowane. Rakiety nie są mi potrzebne, więc absorbujemy. Prędkość zawsze się przyda, można zrobić jeszcze jakiś rekord. Miny wam zostawię. Dlaczego nie? Cieszcie się minami. Mam nadzieję, że ktoś wjedzie tak i zbierze je wszystkie. Dobra, lecimy. Niestety tutaj za bardzo działa magnetyzm, więc nie dało się podskoczyć i zrobić jeszcze beczki, żeby było zabawniej. I złotko, oczywiście. No i co odblokowaliśmy za to? Jakiż to element? Vertigo, dobra, tak się to nazywa. Czyli kolejne zawody i Oricom, stateczek. Świetnie, dobrze. No, wróciliśmy do siatki i na teraz wystarczy. Trzeba to zachować troszeczkę jeszcze tego
na później. Zatem zapraszam do obejrzenia poprzednich części, następnych części i wszystkich innych materiałów, które znajdują się na moim kanale. Cześć!